Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. W tym filmie chcę przetestować drogi podkład. Zobaczymy, jak się sprawdzi, czy jest warte tej ceny. Jest to Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Mam go w kolorze 4, kupiłam go na Douglasie i uwaga, zapłaciłam za niego 269 zł. Chcę to absolutnie wymazać z pamięci. Ale ten podkład był polecany przez Was, przez inne youtuberki, wszyscy mówili, kup sobie ten podkład. Jak go oglądałam w perfumerii, to jakoś nie zwrócił mojej uwagi, ale słuchajcie, już tyle osób do mnie napisało, zrób test, więc robię. Fluid ma mieć działanie nawilżające, jest przeznaczony do skóry suchej, normalnej, mieszanej, wrażliwej, tłustej, czyli do wszystkich cer. Wykończenie rozjaśniające, krycie średnie, bez filtra. Jest to bestseller wśród podkładów Giorgio Armani, ultra lekki podkład zainspirowany jedwabiem najlepszego gatunku. Dzięki technologii Microfill zapewnia świetliste wykończenie makijażu przez cały dzień. Idealnie dopasowuje się do kolorytu skóry, zapewniając uczucie jedwabistego komfortu. I to jest mój pierwszy kosmetyk z Giorgio Armani, nigdy nic nie miałam. No więc co, zobaczymy. Ma bardzo, ale to bardzo dobre recenzje. Tutaj jestem na Douglasie i dziewczyny piszą bardzo dobre recenzje, więc się bardzo zdziwiłam, że aż tak uwielbiają. No nic, zobaczymy. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Fajnie, że jesteście. No i co? I zaczynamy ten podkład. Mam nałożony krem na twarzy, mam wcześniej zrobioną maseczkę, więc myślę, że buzia jest przygotowana. To co, kochani, nałożymy go sobie na połowę twarzy. Mam tutaj Multitasker z 45 Sephory. Mam ochotę dzisiaj nakładać podkład pędzlem, jakoś tak mam dzisiaj ochotę. I już wylatuję. Wymazałam sobie opakowanie. Czwórka jest jasna. Bardzo pachnie alkoholem, bardzo. Teraz muszę wyczyścić sobie te opakowania. No i nic, nakładamy. Zobaczymy, jak przykrywa, jak rozświetla. I to jest jedna warstwa. Bardzo mocno rozświetla, jak widzicie. Czwórka jest jasna. Dołożę jeszcze troszeczkę w te miejsca, które tego potrzebują. Podkład jest bardzo wodnisty. Dobrze się go nakłada pędzlem. Powiem Wam, że nie ma zacieków. Wygląda na buzi ładnie, ale jest bardzo jasny. Nie wiem, czy nie jest za jasny dla mnie. Porównajmy sobie jeszcze strony. Ale wygląda fajnie, rzeczywiście tak bardzo, bardzo jedwabiście. No dobra, nakładam na drugą stronę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem też ciekawa, jak będzie wyglądał po kilku godzinach. On ma bardzo dobre recenzje na amerykańskim YouTubie. A u nas go jakoś nie widziałam, żeby ktoś go jakoś mocno zachwalał, więc zobaczymy. Może przez cenę, on jest po prostu strasznie drogi. Ale jak jest drogi, to ja też od niego wymagam, żeby był świetny. Podkład nałożony, pokażę Wam z bliska. Jest krycie, moim zdaniem jest widoczne krycie, ale jest bardzo świetlisty, bardzo się błyszczy. Dużo mi przykrył, naprawdę, nie potrzebuję tutaj korektora, więc faktycznie on kryje. Pod oczy nałożę sobie Fenty Beauty 185, korektor. Już jesteśmy tak blisko. Lubię sobie rozprowadzić najpierw pędzlem, a resztę palcem. Puder i róż chciałabym dzisiaj użyć Annabelle Minerals. Puder używam od jakiegoś czasu i Wam serdecznie polecam. Jest bez talku. Jest to puder matujący po prostu z Annabelle. Róż pierwszy raz to jest Peach Glow się nazywa i go znalazłam w pudełku subskrypcyjnym. Chyba w Fun Day Box, wydaje mi się. I teraz zobaczycie puder. I właśnie jest jeszcze wersja chyba rozświetlająca. Muszę sobie ją kupić. Na razie jest druga wersja jakaś. Ale tą Wam serdecznie polecam. Może nie matuję jakoś tak, wiecie, na mur beton. Ale nie ma talku, przynajmniej Was nie zapcha. Ja teraz jestem, jak wiecie, fanką beztalkowych kosmetyków. Przynajmniej staram się z pudrów zrezygnować, talkowych, bronzerów. Cały czas moje poszukiwania trwają, ale jestem na dobrej drodze. No bo to naprawdę zapycha cery problematyczne. Ok, także upudrowałam się. Tak, widzicie, to nie jest... on jest matujący, ale nie zdejmuje tak tego matu. On jest mineralny, więc będzie się wyświecał po jakimś czasie ten puder. Tak, mineralny jest.
I ten róż, pierwszy raz go użyję. Aha, ciekawe jak ja to ściągnę. Nie wiem, kto kiedykolwiek zużyje tak wielki róż, ale może. Dobra, mam tutaj troszeczkę. Zbadę sam pędzelek. Widzisz, że pędzelki myję po każdym użyciu. Uuu, to jest taki róż rozświetlający faktycznie. Taki mineralny bardzo. Widzicie, jaki jest efekt na policzkach? Ładny, zdrowy, ale łatwo przesadzić i się bardzo błyszczy. I będzie się błyszczał jeszcze bardziej w ciągu dnia. To jest pewne. Dobrze, że w Annabelle zrobili te zabezpieczenia, że można sobie te kosmetyki zamknąć. Chociaż nie jest to do końca... A nie, tak się zamyka. O. I nic Wam się tu nie wysypuje, więc to jest fajne. Tak wygląda ten róż i puder. Myślę, że całkiem nieźle. Zamknę też puder, bo zapomnę później i się wysypię. Muszę użyć troszeczkę bronzera, bo czuję się dziwnie. Chloe and Malika, Becca. I ten bronzer jest bardzo ładny. Dzisiaj wszystko nakładam jednym pędzlem. Bardzo lubię te mięciutkie pędzle właśnie duże. To jest 59 Precision. On się nadaje do wszystkiego. Już nie nakładam rozświetlacza, bo ten róż jest bardzo rozświetlający. Usta, nowa pomadka z Origins w kolorze O2 Nectarious. Bardzo ją lubię. Pod kolor dzisiaj makijażu. To są pomadki takie, wiecie co, nawilżające, z odrobiną koloru. One się zjadają, ale lubię je. Mam dziś ochotę na Anastazję w kolorze blond. Nie pokażę Wam cieni do oczu, bo testuję coś ciekawego i nagrywam od paru dni taki test. To będzie osobny film. Osobny film są cienie chudy. Także zaraz je nagram, bo nagrywam trzeci dzień dzisiaj tych cieni. Ok, i całość utrwalam żelem z Anastazji, który bardzo lubię. To jest mój ukochany żel do brwi, bo wszystko trzyma w ryzach. Naprawdę się nigdzie nie rusza przez cały dzień. Robię makijaż oczu i już do Was wracam. Kochani, oko mam skończone. Jak mówiłam, będzie to w trochę innym filmie, który Wam postaram się podlinkować na dole, jak nie zapomnę. Test cieni Huda Beauty. Co do tego podkładu, powiem Wam, że jestem zadowolona, jak wygląda na buzi. Buzia jest rozświetlona, jest błyszcząca, jest bardzo zdrowa, dobrze to naprawdę wygląda. Póki co jestem zadowolona, nie transferuje się, nic się nie ściera, będę starała się nie dotykać w ciągu dnia tego podkładu. Wrócę do Was i sobie go podsumujemy. Może będzie kolejny drogi hit, a może będzie kolejny drogi kit, także zobaczymy za parę godzin. Ja się z Wami żegnam, widzimy się za jakiś czas. Hej kochani, witam Was z powrotem, jest już późno wieczór, idę się właśnie kąpać i chciałam Wam pokazać, jak ten podkład wygląda na buzi, jak makijaż się utrzymał. Powiem Wam, że ani razu go nie przepudrowałam, bardzo mocno się błyszczę, widzicie za sprawą tutaj też tego różu i z rozświetlaczem i tego pudru, który jednak jest mineralny, natomiast myślę, że to wygląda dosyć zdrowo, no może niektórzy powiedzą, że wygląda to jak trochę taka przetłuszczająca się cera. Ale powiem Wam, że jestem zadowolona z tego podkładu. Podobało mi się, jak wyglądał dziś na mojej buzi, więc na pewno będę go używać. I tak, ci, którzy pisali, że to będzie hit i że na pewno mi się sprawdzi, mają rację. Tak samo pozdrawiam Sarę, która powiedziała, że ten podkład na pewno mi się spodoba. Spodobał mi się, będę go teraz używać. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wygląda. No, zróbmy jeszcze zbliżenie. Może wiecie, już ta twarz nie wygląda tak świeżo jak rano, natomiast po tylu godzinach nadal wygląda nieźle. Nie była ani razu przypudrowana, ani razu poprawiana. Więc naprawdę nie jest źle. To już tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli Wam się podobał ten test, jeżeli był dla Was przydatny, zostawcie mi kciuki do góry. Dziękuję wszystkim, którzy byli na premierze, jak zawsze. Jestem bardzo szczęśliwa, że nadal jesteście, że przychodzicie na te premiery, że mamy fajne dyskusje, fajną taką rodzinną atmosferę właśnie na tym czacie. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli film Wam się podoba, jeżeli chcecie więcej testów podkładów, piszcie mi na dole, które podkłady mam testować. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa!